Dzień dobry, witam Was serdecznie z tej strony RadzioBajk, mam na imię Michał. Dzisiaj fajna pogoda, naprawdę, zobaczcie, czyste niebo, troszeczkę chmurek, a się chce żyć. Gdzie dzisiaj jadę? Dzisiaj jadę taką krótką, fajną podróż, zobaczyć jeziorko, źródło w sumie, przepraszam, nie jeziorko, tylko źródło, Krywałd. To jest osada w lesie, nieopodal wsi Brusiek. Jest tam naprawdę podobno fajnie i jest miejsce na ognisko, są wiaty, także można fajnie tam przejechać się, posiedzieć, wypić kawę, zrobić ognicho, zjeść kiełbachę i tak dalej, co sobie jeszcze tylko wymyślicie. Z tego co widziałem nawet na zdjęciach, no to nawet kąpią się tam w tym miejscu, w tym zbiorniku, który tam powstał, i wszystko Wam później pokażę. Także jedziemy 25 km około do celu, przez las praktycznie, także zasuwam. Mamy godzinę 10:15, temperatura 11 stopni, rzeźko, miło, super się jedzie, naprawdę elegancko. Chce się jechać, po prostu chce się jechać. Piękna sprawa. Podobno to źródło wybija, dlatego, no według ludności, która tam jakieś tam historie przekazuje sobie, że w latach 70. były tam podobno odwierty w poszukiwaniu ropy. No i wybiła nie ropa, a woda. Podobno, tak gdzieś na internecie wyczytałem. Na razie piękny szuterek w lesie. Jestem nieopodal Miasteczka Śląskiego w tej chwili. No i podobają mi się te drogi. Naprawdę miło się jedzie. Pierwszy raz jadę tym lasem tutaj, w okolicach Miasteczka Śląskiego. Raz w sumie już byłem na wieży obserwacyjnej, no ale teraz już jadę troszeczkę dalej. No i powiem Wam, bardzo sympatycznie się tędy jeździ. Drogi rewelacyjne, szutrowe, pięknie, bez dziur. No, zobaczcie sami. Teraz troszeczkę gorsza nawierzchnia, ale jechałem może dobre 5 km, może więcej. Naprawdę super nawierzchnią. Tak ogólnie to jadę tutaj szlakiem leśnej rajzy, zielony. Widziałem przed chwilą na drzewie. No i naprawdę mega, mega fajnie. Zadowolony jestem na razie z tej drogi. No i słuchajcie, kojarzę tą drogę, naprawdę bardzo fajnie się tym lasem jechało. Wyjechałem w sumie praktycznie w Kaletach, bo kojarzę ten most tutaj, tam jest centrum, tam w sumie, tam dalej troszeczkę. No i super sprawa. Teraz zobaczymy, gdzie mnie to pokieruje dalej nawigacja, jedziemy w tamtą stronę, tam. Znowu pewnie do lasu. A słuchajcie, co ja chciałem Wam powiedzieć i pokazać. Pokazać Wam chciałem moją nową podsiodłówkę, która naprawdę, nie podsiodłówkę, przepraszam, tylko torbę pod ramę, która naprawdę super sprawuje się i jedna jedyna pociąg, jedna torba, która spasowała mi i naprawdę mi nie przeszkadza. Jest to torba AUTOR. Dane podam wam w opisie, jaka to jest dwukomorówka. Naprawdę tutaj jest mniejsza część na takie różne, przypuśćmy, batony, nie batony. Akurat mam klucze tutaj, pompkę. Dosyć długa, 40, bodajże 8 cm długości i 10 albo 11 w dół. Z drugiej strony, słuchajcie, tu jest komora większa i tutaj już naprawdę dużo się pomieści. Przeważnie kupiłem tą sakwę po to, aby przewozić mój stelaż do namiotu. W zupełności mi tutaj starcza, zmieści się, zmieszczę jeszcze inne rzeczy, także naprawdę jestem zadowolony i przede wszystkim co? To, że nie obciram tutaj kolanami i udami. Czasami się sporadycznie zdarzy, ale jak ona jest tutaj doładowana, więc wszystko gra i leży tak jak trzeba. Poza tym ona ma tutaj dwa takie rzepy do przymocowania do ramy. Tutaj ma jeden rzep regulowany, tutaj można sobie przełożyć tu albo tu. Jeden rzep główny, taki duży, tutaj, tu i jeszcze dwa tutaj dodatkowo. Także jest gdzie co i zawiesić i naprawdę trzyma się rewelacyjnie. Tu macie takie dwa zaczepy i mogły być troszeczkę lepsze. Dodatkowo tutaj macie takie plastiki, które trzymają wam te paski. No, tak się prezentuje ta torba. No to co? Jedziemy dalej. Tam. Wjechałem do miejscowości za tym mostem, co wam pokazywałem, Jędrysek. No i zobaczcie, pokażę wam, jaki tutaj dzieci mają fajny plac zabaw. Naprawdę coś super. Taki mały park, nie za duży, a mają się gdzie gonić i bawić. Proszę bardzo. Piękny plac zabaw dla dzieci. Piach. No, rewelacja. Rewelacja naprawdę. Chyba swoje dzieciątka tutaj przywiozę i pobawią się, poskaczą, pozjeżdżają. No bo jakżeżby im tego tutaj nie pokazać. Tak rewelacyjnego placu zabaw. Naprawdę fajna sprawa. Jędrysek miejscowość. Pięknie. Fajna sprawa. Dobra, jedziemy dalej, no bo pokażę to dzieciom, to będą naprawdę szczęśliwe. Przejeżdżam przez szlak architektury drewnianej, który mam zamiar kiedyś konkretnie przejechać, a dokładnie jesteśmy przy kościele w Bruśku. Kościół filialny świętego Jana Chrzciciela z około 1670 roku. Zobaczcie, jak on się prezentuje. Nie będę wam dużo pokazywał, tylko część, a jak kiedyś może będę jechał dalej, no to będziemy zwiedzać. Szlak architektury drewniany. A tutaj zobaczcie, macie fajnie, dużo ławek, można sobie siąść, odpocząć. No mega, wszystko to fajnie wygląda. Polecam Brusiek, a my za chwilę już będziemy w swoim miejscu przeznaczenia. Także jedziemy dalej i już teraz zatrzymamy się dosłownie w miejscu docelowym. Jedziemy. Jadę tym lasem i jestem tak zauroczony tą aurą tutaj, która tu panuje w tym lesie. No coś rewelacyjnego, coś rewelacyjnego. Drogi piękne, super się jedzie. Już to mówiłem, ale powtórzę po raz kolejny. No i my zbliżamy się już do źródła i zaraz będziemy wszystko pokazywać. A wydaje mi się, że obok tam płynie nasza Mała Panew. Nie wydaje mi się, a na pewno. Muszę zboczyć z kursu i to zobaczyć, słuchajcie. Muszę to zobaczyć, bo no tak cudownych miejsc no to rzadko odwiedzam. No przepięknie, cudownie. Namiot i odpoczynek. Cudownie. Super, nie? Fajnie, fajnie, kurde. Normalnie, no, cudo. Normalnie jestem w raju chyba, nie? No, aż się chce żyć. Pięknie. Mała Panew. I zaraz źródełko. Tuż. No i dotarliśmy do miejsca przeznaczenia i wszystko zaraz będziemy pokazywać. A jest, słuchajcie, co? I zobaczcie, jedna porządna wiata i Nadleśnictwo w Koszęcinie informuje, aby turysta zostawił to miejsce w takim stanie, w jakim chciałby je zastać jutro. No i tego się trzymajmy i już Wam wszystko pokazuję po kolei. A tutaj mamy właśnie to źródło, które wybija dosyć intensywnie, jak widzicie, cały czas i ono wpada do Małej Panwi. Zobaczcie. No coś niesamowitego w lesie i tutaj strumykiem dalej wędruje sobie aż na drugie miejsce. Słuchajcie, po kolei ognisko, zobaczcie, można przyjechać, zrobić ognisko. Zastanawiam się nawet, czy tutaj nie przyjechać i gdzieś jakiegoś biwaku nie zrobić. Zobaczcie dalej. Ławki, tu macie takie stawy małe porobione, dosyć głębokie, czysta woda, naprawdę prosto z źródła. Ławeczki, no przedstawia się to wybornie, klimat wyborny, co tutaj dużo mówić, spokój, cisza, patrzcie jak to wszystko wygląda, proszę, no. Rewelacja. Piękne. Znowu będzie jeden z tych krótkich filmów, które Wam pokazuję. Ale zobaczcie, no tutaj na filmach widziałem, jak się osoby kąpią. Chyba to nie jest zabronione, nie widzę tabliczek, aby można był jakikolwiek zakaz kąpieli. No jestem, powiem Wam, pod wielkim wrażeniem. Tam płynie Mała Panew, idziemy ją zobaczyć zaraz. No i chwila dosłownie dla mnie będzie tutaj relaksu i proszę, nawet mamy przygotowane patyki na kiełbasy. No co tu dużo mówić, słuchajcie. Krywałd to się tak zwie, znajdziecie wszędzie w lesie, szlaki tutaj prowadzące, warto przyjechać, droga też fajna, tak jak Wam pokazywałem, nic dodać, nic ująć, proszę bardzo. Tutaj sobie wypływa z tego stawu woda i płynie prosto tam i spływa do Małej Panwi. Tam ona płynie tam. No to co, słuchajcie, idę sobie zrobić w tym fajnym miejscu kawę, no bo jakżeżby nie, jakżeżby tutaj się takim czymś nie cieszyć, to rewelacja, po prostu rewelacja. Idziemy robić kawę. Gdzieś w słoneczku, siądziemy może nawet tutaj, albo tam, albo tu, no do wyboru, do koloru. Idę sobie kawkę wypić w tym przecudownym, przepięknym miejscu. Przyjadę chyba tutaj na jakiś biwak. Aczkolwiek sądzę, że to miejsce tutaj będzie dosyć odwiedzane, więc... Ale czemu nie? Miejsce na namiot jest. Ognisko mogę rozpalić. Co tu dużo? Kij mam gotowy. Wiata w razie czego jest. Gdyby, nie wiem, jakaś ulewa, burza, nie wiadomo co by było. Zawsze idzie się gdzie schować. Także niby zakaz rozniecania ognia. No ale ognisko, tak jak widzicie, jest, także sądzę, że jakieś małe ognisko nikomu nie zaszkodzi. Super sprawa. Dobra, idę na kawkę. I zobaczcie tutaj mapy, tutaj mam MBDL Nadleśnictwa i w tym miejscu można bez problemu zanocować w lesie. Mamy sektory wyznaczone i tutaj, gdzie jestem w tej chwili, bez problemu, zobaczcie te całe tutaj tereny wokół, patrzcie ile tu jest do miejsc do spania, także legalnie można tutaj przebywać. Tutaj kawałek od wiaty, zobaczcie, ścieżką szedłem i mamy piękny widok. Cudownie, spokój, cisza. I kawa, relaks, przecudowny relaks. No i co, słuchajcie, no mógłbym tak nagrywać cały czas, nagrywać to miejsce, bo no co tu dużo mówić, rewelacja, po prostu rewelacja. Nawet tutaj ptaszyska nie będę wypuszczał, bo przyjedźcie i jeśli jesteście z okolic, przyjedźcie i to zobaczcie sami. Cudnie, po prostu cudnie, także... Co tu dużo mówić, piję kawę i podelektuję się jeszcze tą wspaniałą wycieczką niedaleką, bo tylko 25-6 km od mojej miejscowości, z domu. A relaks niesamowity. No i tym akcentem, słuchajcie, z tego pięknego, cudownego miejsca Krywałd, przepraszam. Pozdrawiam Was i żegnam się. Może się kiedyś spotkamy. Jeśli chcecie, proszę bardzo, piszcie do mnie. Wybierzemy się wspólnie tutaj, przenocujemy, pogadamy. Wszelkie zaproszenia przyjmuję. Oczywiście w miarę rozsądku. Także polecam to miejsce. Krywałd, Źródełko, nieopodal Bruśka. Cześć, dzięki, RadzioBajk, pozdrawiam. Ciężko się tutaj stąd wyrwać. Niestety, ale trzeba jechać. Jeszcze raz pozdrawiam.